12 minut po godzinie 8, a w studiu na Źgłęsce Barbara Bulczak, pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żukowie. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o między innymi Światowym Dniu Świadomości Autyzmu, który przypada 2 kwietnia, czyli już niedługo. I w związku z tym w powiecie kartuskim odbędzie się ważne wydarzenie, ważne jeżeli chodzi właśnie o uświadamianie na temat autyzmu. No ale już mamy okazję do tego też na naszej antenie, więc prosiłbym, żeby pani troszeczkę powiedziała o tym, czym jest autyzm i w sumie co ten Dzień Świadomości Autyzmu ma wnieść do naszej wiedzy na temat tej przypadłości. Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, które właśnie zauważamy szczególnie w komunikacji z innymi osobami, w interakcjach społecznych. Osoby te bardzo często nie utrzymują kontaktu wzrokowego, mają dziwne zachowania, które my odczuwamy jako właśnie dziwne, stereotypowe zainteresowania, zabawy. Stąd właśnie tutaj wielka trudność jest w funkcjonowaniu w otoczeniu. Autyzm rozpoznaje się już w pierwszych 3 latach życia. Aby skutecznie pomóc takim osobom, należy stosować odpowiednie metody i techniki pracy, które już zdążyliśmy wypracować w naszym ośrodku. Dzięki temu, że pozostajemy też pod superwizją Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka z Gdańska, gdzie pani doktor Anna Budzyńska prowadzi nas już od kilku dobrych lat, od 2011 roku. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu organizowany jest z inicjatywy państwa Kataru, aby właśnie wesprzeć i uświadomić społeczeństwo, że tacy ludzie są obok nas, że należy im nieść pomoc. I obchodzony jest od 2008 roku. W różny sposób, w różnych instytucjach, ośrodkach ten dzień jest celebrowany. Są to czasami festyny, czasami przemarsze. My z tej właśnie okazji chcielibyśmy zorganizować konferencję, gdyż widzimy taką potrzebę doskonalenia terapeutów, nauczycieli oraz samych rodziców w podjęciu pracy i terapii z dzieckiem z autyzmem. Nasza konferencja jest właśnie podzielona na 2 części. Pierwsza część... Tutaj zaznaczę tylko 3 kwietnia, czyli dzień po Światowym Dniu Świadomości Autyzmu, właśnie ta konferencja się odbędzie. Tak. W niedzielę ciężko by było pewnie zorganizować i zaprosić naszych gości. Pierwsza część będzie skierowana właśnie dla nauczycieli, dla terapeutów, dla studentów zainteresowanych tą tematyką. I tutaj skupimy się bardzo na pracy, metodach, technikach i wspomaganiu dziecka z autyzmem, w szczególności jeżeli chodzi o nauczyciela wspomagającego i asystenta, gdyż właśnie jest taki wymóg, aby w szkołach, w klasach, gdzie jest dziecko z autyzmem, taki nauczyciel wspomagający, asystent się znalazł. Osoby te jeszcze często nie mają doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem. Dzięki tej konferencji będą mogli przybliżyć sobie te metody pracy, które są skuteczne. My mówimy tutaj o metodach opartych na stosowanej analizie zachowania. Są to metody behawioralne, które naukowo są potwierdzone jako skuteczne w pracy z dzieckiem z autyzmem. Druga część będzie skierowana do rodziców i tutaj właśnie będzie też możliwość wysłuchania relacji innych rodziców, podzielenia się własnymi doświadczeniami. Mamy bardzo ciekawych prelegentów, co właśnie nie wspomniałam w tej pierwszej części. Będzie pani dr Monika Zielińska, będzie pani Beata Ignaczewska, będzie pani Iwona Ruta-Sominka z IWRD. Pani Monika Zielińska jest kierownikiem studiów podyplomowych stosowanej analizy zachowania w Sopocie. Pani Beata Ignaczewska jest dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej. Są to osoby, specjaliści, praktycy, którzy będą nas wprowadzać w tą tematykę i przybliżą nam sposoby skutecznej pracy z dzieckiem z autyzmem. Jeżeli chodzi o tą część dla rodziców, podzieli się swoimi doświadczeniami pan
Jarosław Pietrzyk, który domowo wprowadzał terapię behawioralną swojego dziecka. Jest on również też, jak się dowiedzieliśmy, nauczycielem. Będzie pani Beata Gawron, która opowie, jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi. Aby w ogóle skutecznie pracować z dzieckiem z autyzmem, tak naprawdę trzeba ustalić system motywacyjny, wzbudzić motywację dziecka do pracy. I to jest właśnie elementem technik stosowanej analizy behawioralnej. To wszystko na konferencji 3 kwietnia, a jeżeli chodzi o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żukowie, tutaj powiedzmy o tym, tam podopieczni to nie tylko dzieci z autyzmem. Jak udaje się tutaj właśnie łączyć tych podopiecznych właśnie z różnymi potrzebami? Już odpowiem na to pytanie, tylko wrócę jeszcze jednak do konferencji, bo myślę, że pominąłam ważny szczegół, że patronat nad konferencją objął starosta kartuski pani Janina Kwiecień oraz burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski. Myślę, że to jest ważne, tak jest. Dlatego do tego wrócę. A konferencję organizuje nasz ośrodek, właśnie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, gdzie dyrektorem jest pani Elżbieta Roszkowska, która podjęła właśnie trud organizacji tej konferencji i wraz z prezesem Stowarzyszenia Świat Autyzmu, którzy stworzyli sami rodzice i gdzie tam prezesem jest pani Barbara Tomaczkowska-Erlich, będą właśnie nas wprowadzać i przybliżać pracę z dzieckiem z autyzmem. Teraz odpowiem na drugie, tak. Na drugie pytanie. W naszym ośrodku są specjalne klasy. Od kilku lat właśnie specjalizujemy się też w pracy z dziećmi z autyzmem i mamy 6 klas dwuosobowych. Są właśnie specjalne warunki stworzone do tego, aby ta terapia była skuteczna. I już też w przedszkolach mamy dzieci z autyzmem. Mamy 2 przedszkola, 2- i 3-osobowe. W klasy właśnie podstawowe i gimnazjum dwuosobowe. Terapeuta pracuje 1 na 2 uczniów. I według metod stosowanej analizy zachowania. Dzięki temu, że jednak nie jesteśmy tak wyodrębnieni i tylko to są dzieci z autyzmem, mogą one się integrować z innymi dziećmi, które u nas przebywają ze względu na niepełnosprawność intelektualną stopniu umiarkowanym lub znacznym lub towarzyszące sprzężenia. I stąd mogą uczniowie z autyzmem brać udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, zabawach, co przybliża im możliwość funkcjonowania w szerszym środowisku. Bardzo dopóki właśnie nie stosowaliśmy metod stosowanej analizy zachowania, spotykaliśmy się z zachowaniami niepożądanymi, zakłócającymi nabywanie jakichkolwiek umiejętności i funkcjonowania w środowisku. Była to agresja, autoagresja, rutynowe, stereotypowe zabawy, schematyczne. Poprzez wprowadzenie odpowiednich technik, struktury klasy. Klasa jest wydzielona na odpowiednie strefy. Wprowadzone są plany aktywności. Dzieci pracują według ustalonego schematu, ale też wprowadzane są zmiany, aby nie przyzwyczajać dzieci do takiej typowej rutyny, która potem przy nagłej zmianie może wzbudzić zachowanie trudne. Nasi uczniowie widzimy, że coraz lepiej funkcjonują i dla mnie jest na przykład naprawdę radosne i pocieszające to, że idąc korytarzem zauważają nas, uśmiechają się do nas, rozpoznają, mówią właśnie dzień dobry, cześć, też akurat w takiej formie. Samo to, że zauważają naszą obecność, gdzie właśnie w przypadku osób z autyzmem, tak jak z greckiego autos oznacza sam, jest to wyobcowanie. Stąd to, że chcą być z nami i że reagują radośnie, gdzie właśnie jest problem z uczuciami, z rozpoznawaniem emocji, widzimy, że dobrze im jest w naszym ośrodku. Czyli okazuje się, że widać po tej pracy empatię i właśnie te efekty. No i właśnie, jeszcze przypomnijmy teraz, 2 kwietnia obchodzimy Dzień Świadomości Autyzmu, natomiast 3 kwietnia odbędzie się konferencja, na którą zapraszacie Państwo zarówno terapeutów, nauczycieli, studentów, a także rodziców dzieci z autyzmem, więc przypomnijmy, gdzie i kiedy się spotykamy.
3 kwietnia od godziny 9 będzie rejestracja, od godziny 10 rozpoczyna się konferencja w siedzibie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ulica Kościerska 2 w Żukowie. Jest to też siedziba Straży Pożarnej, nowa siedziba. Rodzice rozpoczynają swoją część od godziny 14, która potrwa do godziny 18. Zapraszamy bardzo serdecznie. Z nami w studiu jest Barbara Bulczak, pedagog ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.